Wybrałam się na zakupy do Biedronki, żeby znaleźć pewne śmierdzące figurki. Mamy tutaj jakieś rożki, ale to chyba nie są te śmierdziele. Dobra, szukamy dalej. Mam nadzieję, że będą w tej Biedronce, bo naprawdę nie chce mi się jeździć teraz i ich szukać. I są, moi drodzy! Są! Udało się znaleźć. Teraz tylko jeszcze ważna misja. Czy będą wszystkie? Wszystkie 8 sztuk. Dobra, udało się! Mam 8 różnych śmierdzieli, ale widzę, że tutaj w Biedronce jest pełno też innych różnych fajnych niespodzianek, więc może chcecie zobaczyć z nich odcinek. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie teraz w tym momencie 10 tysięcy łapek w górę i nagrywam kolejny film. Śmierdziele, śmierdziele, witajcie w Smrodowie! Od Smrodu Maligowa, śmierdziele były turbo popularne wtedy, kiedy ja byłam mała. Każdy chciał mieć śmierdziela, każdy chciał robić pranki ze śmierdzielem, więc no nie spodziewałam się, że kiedykolwiek to wróci, a wróciło, więc musimy je przetestować i wybierzemy 3 najbardziej śmierdzące śmierdziele. Bo jak się możecie domyślać, no to te figurki będą po prostu bardzo cuchnąć, bardzo śmierdzieć. Na przykład z gniłym jajem albo nie wiem czym tam jeszcze obrzydliwym. Pierwszy śmierdziel, którego będziemy otwierali, to się nazywa Czesio Cichaczek. Czyli obstawiam, że będzie śmierdział pierdem i w ogóle daję wam też znać, że one już śmierdzą, ja już czuję, a nie wiem co będzie, jak je otworzę i pierdnę sobie nimi w twarz, nie? One są naprawdę bardzo mocno zabezpieczone, chyba dlatego, żeby wiecie, w sklepie nie śmierdziały. I dobra, powącham. O, już czuć, o nie, fuj. O fuj, ogólnie wydawało mi się, że one były chyba kiedyś większe, wiecie? Albo nie wiem, albo po prostu ja byłam mniejsza. On się tu w ogóle, słuchajcie, trzyma za tyłeczek, czyli jakby sugeruje, ojej, ja spierdziałem się i teraz śmierdzi. No dobra, uwaga, bo trzeba je nacisnąć i powąchać, więc 3, 2, 1... No, powiem tak, śmierdzi pierdem, no co ja mogę wam powiedzieć innego? Ale ten smrodek był, słuchajcie, jak najbardziej do wytrzymania. O, tu są opisy ich, czym oni śmierdzą, no to czekajcie, to... A on niby z gniłym jajem? No dobra, no może i to takie jest zgniłe jajo, ale z drugiej strony pierd też śmierdzi jak zgniłe jajo, więc co za różnica? Lecimy w takim razie dalej, później oczywiście wybiorę 3, które będą cuchły najbardziej. To jest jakiś zielony ziomek, który nazywa się Walduś Wymiotny. No i to będą na pewno żygi. Co ja robię ze swoim życiem? Po co ja to nagrywam w ogóle? Czy kto chce wąchać obrzydliwe rzeczy? Już czuję, czuję inny zapach, bo się wiecie, bałam, że one będą wszystkie do siebie podobnie śmierdzieć. Ale ten czuję, że już wali inaczej. Oj, tak. No szkoda, że wam nie mogę pokazać zapachu, nie? W sensie jakby wysłać kamerą. Bardzo bym chciała, żebyście to poczuli. O, nie mogę. To gorsze. O Jezus Maria. To są żygi, naprawdę. Poczekajcie. No, ten zielony to żygi. O nie. Dobra, zrobię to dla was, ale musicie teraz zostawić łapkę w górę, nie? Za moje poświęcenie. Bo ogólnie mogę tutaj zwymiotować. Wiecie co? Jak zgniłe żygi ze skarpetą pomieszane. Dobra, inaczej pachnie. Jest dużo, dużo gorzej. To na pewno. Fuj, wracasz tutaj z powrotem. Nie wiem, troszeczkę mi to śmierdzi też przepoconą skarpetą, wiecie? Takimi żygami pomieszanymi z przepoconą skarpetą. Ogólnie obrzydliwe, nie? Dobra, teraz jakiś z rudymi pomarańczowymi włosami. On się nazywa Przemek Przepocona Skarpeta, czyli teraz dopiero będzie zapach
skarpety. Powiem wam, że chyba najgorszy jest moment, kiedy je się otwiera z tej beczki, bo tam po prostu jest ten zapach bardzo nagromadzony i wtedy naprawdę bucha niezłym smrodem, nie? Więc uwaga. Takie jest przepocone skarpety, ale po jednym praniu. Chyba nie jest tak źle, słuchajcie. Nie wiem, zapachniało mi praniem. Ogólnie śmierdzi, ale czuję tam jakiś zapach prania. O fuj, dobra. Teraz już nie jest zapach prania, o nie. Ale, no nie wiem, czy to przepocone są skarpety. Serio, już bardziej ten zielony mi przepoconymi walił. A ten po prostu czymś śmierdzącym i tyle, no nie? Pomieszanym z płynem do prania. Bardzo dziwne, ale to jest niesamowite, że każdy ma inny smród, nie? Teraz śmierdziel z jakimiś białymi włosami, który nazywa się Hubert Schlewka. Tak, Hubert Schlewka. Możecie napisać, czy znacie jakiegoś Huberta. Mam nadzieję, że on nie jest Schlewka. I teraz Hubert Schlewka śmierdzi spleśniałym serem. Możecie się w ogóle swoich rodziców zapytać, czy znają śmierdziele, bo wydaje mi się, że niektórzy rodzice mogą kojarzyć te wspaniałe figurki śmierdzące. Dobra, uwaga, otwieramy. On serem niby miał zgniłym? No nie wiem. Podobnie bardzo pachnie do tego ostatniego. O, w ogóle oni tu jakiś... Karta? Tu jest jakiś opis jeszcze i Hubert był wychowany w lesie przez stado dzikich świń. Dlatego zachowuje się jak świnia. Co w ogóle? Hobby. Parskanie, ślinienie się, grzebanie w śmieciach, wąchanie tyłka. Ej, oni tu mają jeszcze opisy tych postaci, ależ to jest. Dobra, uwaga, sztachnijmy się tym zapachem przepięknym. No, powiem wam, najdelikatniejszy zapach, ale tego się spodziewałam po prostu starym serze, no bo wiecie, no to nie ma porównania do jakichś żygów, nie? Taki śmierdzi, ale jest do wytrzymania, w ogóle moje ręce już też śmierdzą. Ciekawe, czy to domyje. Zobaczmy kolejnego śmierdziela, teraz jakiś blondyn, który się nazywa, który to jest? Tomaszek Zapaszek! Tomaszek Zapaszek! I Tomaszek Zapaszek będzie śmierdział niby... Panie Tomaszku, gdzie pan jest? Skisła kapusta? O! Ale czekajcie, przecież kapusta zawsze jest skisła, nie? Kiszona kapusta. Ogólnie temu już widzę, też widać połowę tyłka. Ja nie wiem, co oni mają z tymi tyłkami, że pokazują tutaj swoje tylne części. Dobra, Tomaszek Zapaszek jest bardzo utalentowany. Potrafi pierdnąć ustami i beknąć pupą. Super, naprawdę świetne zabawki, nie? Takim czymś się właśnie bawiłam, kiedy byłam mała. I teraz się dziwicie, że moimi głównymi żartami są żarty o kupce, nie? Jak takie zabawki miałam, to się nie ma co dziwić. Dobra, wąchamy. Nie! Oh my god! Najgorszy! Najgorszy smród ever! Czekajcie, jeszcze raz. To pachnie naprawdę zatęchłym, no czymś zgnitym, serio czymś zgnitym. Właśnie tą, nie wiem, tą kapustą pomieszaną ze skarpetami. Dobra, słuchajcie, ten ziomeczek aktualnie wygrywa, dla mnie najbardziej śmierdzi, nie? Najpierw jest ten, a później pan Żygi. Aktualnie taka jest stawka, nie? Śmierdziochów. Obrzydliwy. Tomaszek Zapaszek na razie wygrywa. Dobra, kolejny ziomeczek, kolejny blondyn i to jest Piotr Bekaś, czyli będzie Bekiem śmierdział, czy czym? Czekajcie, zobaczę na listę. Piotr Bekas. Zbutwiała cebula, oh my god, mi się nieraz cebula, wiecie, zepsuła, nie, bo gdzieś w szafce ją zostawiłam i to naprawdę cuchnie, to tak cuchło, że... Motto, bekanie to wyzwanie. Piotr Bekas obudził się pewnego dnia i zamiast mówić, zaczął bekać.
Okej, okay, super, tak też można. No ja akurat bekać na zawołanie nie umiem. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Czy przeżyję to? Nie wiem. Nie. Prawie w ogóle. No to nie, to tamta kiszona kapusta była zdecydowanie gorsza. Ten to w ogóle nie śmierdzi. A ty, Porto, chcesz powąchać też? Tak? A psy lubią smrody, więc jemu to chyba nie robi, nie? Ogólnie to jest mega śmieszne, bo ja, wiecie, myślę, że będzie coś strasznego, a jednak się okazuje, że nie jest tak źle, a jak myślę, że coś będzie git pachniało, to się okazuje, że bardzo śmierdzi, że prawie mam ochotę zwymiotować. Dobra, teraz mamy tu jakiegoś, nie wiem, typka takiego a la zombie. On się nazywa Sasza Pierdzący Śledź. I tam chyba widziałam na liście, że on będzie pachniał jakąś zgniłą rybą, nie? Rybskiem. Czy jestem na to gotowa? No nie wiem. Oj, oj, ja już czuję mocny smród, boję się. Oj, będzie chyba źle. Śnięta ryba wygrywa. Sasza miał 17 braci. Wszyscy wychowali się w jednym pokoju, stłoczeni jak sardynki w puszce. Te opisy mnie przerażają, wiecie, delikatnie. Okej, okay, jestem gotowa. Nie, nie wiem, nie wiem, to nie jest zgniła ryba, to jest coś innego, ale śmierdzi. Dobra, ale nie, na razie ta kiszona kapusta i tak wygrywa najbardziej. O Jezus. Dobra, daję go na razie, że jest na trzecim miejscu, bo jest obrzydliwy ten zapach, ale i tak kiszona kapusta moim zdaniem wygrywa, nie? Dobra, i co nam zostało? Ostatni ziomeczek nam został z ciemnymi włosami i on się nazywa Paweł Paszcza. No, znacie jakiegoś Pawła, co śmierdzi? Bo ja znam. A jeszcze zobaczmy, czym Paweł Paszcza ma śmierdzieć. Brudnym śmietnikiem. O, sympatycznie bardzo. Pewnie założę się, że jego opis będzie, że wychował się w śmietniku, albo nie wiem, siedzi w śmietniku cały dzień i w nim grzebie. Wow, super. O, fuj, poczułam już. Oj, może być nieciekawie, w ogóle ma jakiś żółty ząb. Dobra, uwaga. Ej, nic nie czuję. Gdzie on ma dziurę, gdzie ma lecieć mu powietrze? Co? Ten jakiś chyba zepsuty, a poczekajcie, a może ja mu zrobię dziurę na siłę, bo serio, tu jakby powinna być dziura... O, teraz zrobiłam dziurę. Dziura w jego ustach, żeby ten smród leciał, a nic nie leciało, nie? No i co? Nie. Nic. Tragedia. Odrzucam go w ogóle. Dobra, powąchajmy jeszcze raz ostatni kiszoną kapustę. Okej, dobra. Dalej obstawiam, że jest na pierwszym miejscu. Teraz jeszcze raz żygi. Zobaczmy, czy żygi, czy kapusta. Który jest najgorszy? O nie, o fuj. No nie wiem, ciężka decyzja, słuchajcie. Dobra, nie, kapusta chyba gorzej śmierdzi. Te żygi też jest obrzydliwy, ale trochę mniej intensywny. Taki bardziej słodki jest i obrzydliwy, a ten jest po prostu obrzydliwy. Powiem wam tak, najgorsze jest to, że to jest pierwsza seria i pewnie wyjdzie kiedyś druga. I mam nadzieję, że nie będziecie chcieli jej zobaczyć, bo ja nie chcę ich znowu wąchać i w ogóle muszę się teraz zastanowić, co z nimi zrobić, bo ja nie chcę ich mieć w domu. Nie chcę ich, zaniosę do garażu do taty. Będzie tacie cuchło, zrobię mu pranka, on nie będzie wiedział, co śmierdzi i będzie sprzątał. Ale śmieszne, ha, ha, ha. Dobra, pa, pa.